No dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Ghost of Tsushima, odcinek numer 16. No i w dzisiejszym odcinku postaram się wykonać misję poboczną. To są te mityczne opowieści. No i tym razem mamy ducha, zemsty, Yarikały. One zazwyczaj tutaj kończą się w walce z przeróżnymi bossami. Więc to są zazwyczaj różne ciekawe misje, więc zobaczymy, co dzisiaj z tego tutaj wyjdzie. Stara Yarikawa to niebezpieczne miejsce. Co się stało? Szliśmy drogą i nagle usłyszeliśmy krzyki. Gdy tu dotarliśmy, było za późno. Musieli się pozabijać. Nie, to duch zemsty Yarikawy. Duch? Znasz część historii, ale nie całą. No, te opowieści są zawsze ciekawe. Samurajowie klanu Yarikawów byli najlepszymi szermierzami na wyspie. W każdym pokoleniu jednego z panów uczono rodzinnego sekretu. Groźnej techniki zwanej tańcem gniewu, przed którą nie było obrony. Największym mistrzem techniki tańca gniewu był pan Tokiasa Yarikawa. Lud go uwielbiał, jednak zazdrościł on potęgi klanu Shimurów. Próbował przejąć władzę, wzniecając krwawy bunt, który pochłonął wiele ofiar. Ojciec i bracia pana Shimury zginęli z powodu tańca gniewu Yarikawy. Ale dzięki pomocy klanu Sakajów, Shimura stłumił bunt i ściął pana Yarikawę. Nim zginął, zdrajca poprzysiągł pomścić swój podbity lud z zagrobu. Ludzie składają teraz ofiary jego duchowi w kapliczkach w ruinach starej Yarikawy. Proszą o to, by ich wrogowie zginęli, a duch zemsty Yarikawy odpowiada im tańcem gniewu. Może będzie jakaś walka z duchem, wierzycie, nie wiem. Wierzycie, że to duch zabił tych ludzi? To byli kupcy znani z oszukiwania klientów. Wzbogacali się na przekrętach. Ktoś modlił się o ich śmierć. Ołtarze są pełne ofiar dla ducha. Próśb o krwawą zemstę. Jak znajdę te ołtarze? Ludzie palą garść słomy i płatków kwiatów, aby powstał dym. W ten sposób duchy słyszą modły. Spoglądaj w niebo, mój panie. Czyli za pomocą tych wszystkich dymów, rozumiem, to będzie tutaj można poznać te odpowiednie miejsca, tak? Tylko ile takich miejsc jeszcze tutaj będzie, uważaj. Czy... Lud Yarikawy nie zapomniał roli, jaką miał twój klan w ich upadku. To było dawno temu. Nie dla nich. Dobra, więc poszukaj białego dymu w starej Yarikawie. Czy okazuje się, że jakoś w tą stronę? No dobra. Więc od razu sobie tutaj wsiądę na konia i przejdziemy do eksploracji. Tylko mój koń się chyba gdzieś zawiesił. A jest, dobra. I w którą to jest stronę? Zaraz, zaraz. Halo, halo, gdzie jest moja misja? Chyba tędy. Tak dobrze tutaj patrzę. A więc chodźmy w poszukiwaniu białego dymu. Zaraz, zaraz, to jest chyba ten. Coś tutaj właśnie widać, jakąś mgłę. Ale nie wiem, czy to jest... Czy o to tutaj dokładnie chodzi? Dobra, chyba tutaj jest kontynuacja. Nie wiem, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Czy to jest jakaś mgła taka pojedyncza, czy... O co tutaj dokładnie chodzi? Chyba w złą stronę jednak tutaj idę. Raczej trzeba będzie tutaj na górę pójść. A tutaj mamy z kolei jakichś Mongołów, ale nie chce mi się tutaj z nimi specjalnie walczyć. Myślę, że nie o to będzie tutaj chodziło. No tutaj dopiero są te ruiny starej Yarikawy. Yarikawy chyba się powinno tutaj w zasadzie czytać dosłownie. O, zaraz, zaraz. Czy to jest ten biały dym, którego tutaj... poszukuję? Myślę, że całkiem możliwe. Nic innego mi się tutaj w oczy raczej nie rzucało. Więc zobaczymy, o co z tym wszystkim tutaj chodzi. Ktoś tutaj stoi? Niespecjalnie. Ducha zemsty Yarikawy. Ktoś zostawił wiadomość. O, w
takim razie poczytajmy. Heitaro to zdrajca naszego ludu. Jest po bliskim obozie. Zakończy go marny żywot. Heitaro. Heitaro to zdrajca naszego ludu. Jest w pobliskim obozie. Zakończ jego marny żywot. To musi być obóz uchodźców. Dobra, w takim razie jesteśmy już na miejscu. No dobra, więc zobaczmy. I tutaj wszyscy oczywiście po naszej stronie. Jak możemy pomóc? Który z was to Heitaro? Ja. Ktoś poprosił ducha zemsty Yarikawy o twą śmierć. Dlaczego to zrobił? To mongolski szpieg. Wykrada się co noc na kilka godzin. Nie mówi, gdzie idzie. Nic złego nie zrobiłem. Jeśli pomagasz Mongołom, dowiem się. Nigdy bym tego nie zrobił. Proszę, udowodnię to. Niech wszystko wyzna, panie. Wyjaśnię, ale nie tutaj. Chodź ze mną. Dobra. No te misje poboczne często bywają naprawdę fascynujące, więc zobaczymy. Modlili się o moją śmierć? Jak lepiej się teraz martw się mną. W przeciwieństwie do ducha istnieje. Ależ panie, widziałem go. Naprawdę? Gdzie? Na drodze. Trzech bandytów chciało mnie okraść. Duch poderżnął im gardła i zniknął. Ciekawa sprawa. No właściwie ja też jestem tutaj określany mianem ducha, ten główny bohater. Tu przychodzę nocą, panie. Grób. Kogo tu pochowano? Miał na imię Tojiro. Byliśmy blisko. Ale jego żona i rodzina są w obozie. Nie mogę go odwiedzać, jednocześnie ich nie raniąc. Rozumiem. Ale ludzie w obozie nie rozumieją i się boją. To nie jest bezpieczne. Gdzie powinienem iść? Udaj się do Ariake. Szybko, zanim będzie za późno. Dziękuję, panie. Poszukaj białego dymu w starej Yarikawie. No w takim razie misja została tutaj wykonana i dalej mam tutaj to poszukiwać. Może zaraz kolejny dym jakiś tutaj znajdziemy. Coś czuję, że ten wieśniak jednak tutaj nie przeżyje. Jeżeli ktoś się tutaj modlił o jego śmierć, to stawiam, że jak on się tutaj uda do tego Ariake, to jednak do niego tutaj nie uda mu się dotrzeć. No dobra, w takim razie po raz kolejny szukamy tego samego. Tego białego dymu. W sumie nie mam pojęcia. Zaraz, czy z tej strony coś tutaj widać? Chyba tak. A czy to nie jest za daleko? Dobra, okej. W takim razie wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Czy to będzie jakaś zupełnie oddzielna misja? Czy co się będzie teraz działo? Zaraz się przekonamy. Tak jest, jest i dym. Być może będzie kolejna jakaś tutaj notatka o tym planowanym morderstwie. Zostawił wiadomość dla ducha zemsty Yarikawy. To po raz kolejny. Mongołowie zniewalają nasz lud. Ich obóz jest w pobliżu rzeki Kushi, niedaleko ołtarzu. Zniszcz ich. Mongołowie zniewalają nasz lud. Ich obóz jest w pobliżu rzeki Kushi, niedaleko ołtarzu. Zniszcz ich. To moja walka, nie ducha. Poszukaj obozu Mongołów wzdłuż rzeki. A, czyli tutaj będzie jakaś właśnie już walka dla mnie. Dla mnie można ruszamy powiedzieć. I z tego co widzę, już tutaj coś płonie, więc stawiałbym, że właśnie w tym miejscu tutaj przyjdzie nam zawalczyć. Są to jacyś przeciwnicy? Nic tutaj nie widzę. Wypuść mnie! Proszę, panie! Spokojnie, uwolnię cię. Dobra, może się zaraz czegoś tutaj dowiemy. Powiedz, co się stało. Tuk. Nikogo nie oszczędził. Potem odszedł. Myślałem, że zginę w tej klatce. Kim byli ci z Mongołami? To oni mnie im sprzedali. Jesteś wolny. Idź. Dzięki ci. Duch odszedł. Może do innego ołtarza? Czy okazuje się, że ten duch tutaj jest raczej po naszej stronie, że on tutaj morduje tych wszystkich Mongołów? Poszukaj białego dymu po raz trzeci. No zazwyczaj do trzech razy sztuka jest w takich grach wideo. Jak i w filmach, no więc po raz kolejny zobaczmy.
Najlepiej tutaj przejść na środek i w zasadzie tyle. Szybciej, nowo! Nie, wszystko jest zabarytykadowane, kurde. Trzeba znaleźć jakieś inne lepsze przejście, może tędy? To się jest barykada, kurde. No to jedyna opcja. Chyba da się przejść. O, dobra. To ma sens. Ktoś tu mieszkał bardzo długi czas. Nosił go samuraj Yarikawy. No myślę, że to ten duch się jakoś tutaj zaczyna przebierać, patrzcie na to. Cały w pchłach. W takim miejscu nie można żyć. Beznadziejne warunki, o, są i... Pisał to ktoś uczony. Ale to istny bełkot. Coś o ocaleniu pana Yarikawy. Ciężko powiedzieć, a z tej strony? To jakaś walka była? Ofiary z ołtarzy dla ducha. Ktoś się tutaj rzeczywiście w jakiegoś ducha zaczyna bawić. Ciężko powiedzieć. I jeszcze mam jakąś chorągiew? Sztandar klanu Yarikawów. Czy któryś samuraj z klanu Yarikawy przeżył? Muszę wiedzieć, kto to jest. Poszukam kolejnej ofiary z ołtarza. A gdybym właśnie tak tutaj na górę się udał, wątpię, żebym cokolwiek tutaj znalazł super ciekawego. Może przez okno wyjdę, nie wiem. Halo, halo, bohaterze, dasz radę może? Come on, przejdź. I w zasadzie to było na tyle. A więc znowu szukamy tego całego ołtarza. Który to już jest tutaj ołtarz z rzędu? Chyba czwarty. Więc poszukaj białego dymu. No nie, do czterech razy sztuka. Może tym razem coś z tego wyjdzie. No, dobra, mamy i dym numer 4. Stawiałbym, że teraz jednak napotkamy jakąś walkę. Kolejny ołtarz dla ducha. Pan Sakai to ostatni ze swego klanu. Służy kundlowi imieniem Shimura. Poprowadź go do ogrodu bogów, aby ujrzeli jego śmierć. No, czyli mamy teraz na mnie tutaj zlecenie, jasna sprawa. Modlitwa do ducha o moją śmierć. Pójdę do ogrodu bogów i to zakończę. Ogród bogów? A gdzie się takie coś tutaj znajduje? Na samym środku tej... góry. Tego wzniesienia. O, patrzcie na to, ktoś już tutaj idzie. Czy żeby to był mój przeciwnik? Panie. Nie, jest jakaś tutaj kobieta, zobaczmy. Co wiesz o ogrodzie bogów? Wiem tylko, że to piękna polana białych kwiatów. No dobra, czyli cały ten pojedynek zapewne będzie w niesamowicie interesującej scenerii. Zazwyczaj tak to tutaj wygląda w tym tytule przy walkach z bossami, no więc... O kurde, za wysoko tutaj skoczyłem, przepraszam, kurde. To nie było odpowiednie przejście. No dobra, więc czyżby tutaj się to wszystko działo? Panie Sakai. O, kolejne informacje. Więc ktoś tutaj jednak mieszka w takich opuszczonych budynkach. Ostatnio tutaj byłem i nikogo nie było. Chyba zobaczmy. Powiedz, gdzie znajdę ogród bogów. Jesteś blisko. Szukaj posągów naszych bogów, stworzonych przez rzeźbiarza Dzonkaku. Strzegą ogrodu. No to zabrzmiało dosyć tajemniczo. Czy jakichś tutaj posągów mamy poszukać? Czy to są te? Nie no, chyba wątpię. Jakieś tutaj pojedyncze latarnie udało mi się znaleźć i w zasadzie tyle. O, są i jakieś posągi, no dobra. Więc zapewne jesteśmy już tutaj na miejscu. Ogród bogów, tak jest. No to jest dobre miejsce na walkę z bossem. Ołtarz, ani śladu ducha. Liścik dla mnie. Przyszła po ciebie zemsta Yarikawy. No, jest i przeciwnik. Więc patrzcie na to. Ty jesteś duchem. Jestem wiatrem, który rozwiewa popioły. Jestem zemstą Yarikawy. Zabijasz techniką, która umarła wraz z klanem zdrajców. Kim jesteś? Córką samuraja? Przetrwałaś rebelię? Nikt nie przetrwał. Teraz to kraina duchów. Tamci się jeszcze zebrali. Dobra. Zmierz się z duchem. Po raz kolejny walka z bossem. Kto kazał ci mnie zabić? Koniejący ci się chłopi. Kupcy, którzy uśmiechają się, gdy im płacisz.
Cała Yarikawa modli się o śmierć klanu Sakajów i Shimurów. Nie wszyscy. Niektórzy przebaczają. Z rozpaczą proszą o zemstę. Więc ja zapewnię im spokój. No zobaczymy, co ona tutaj zaprezentuje. Na sam początek warto tutaj poznać jej ataki. A właśnie postawa, która sprawdza się szermierzą pod X-em, jest dobra. W razie teraz tutaj zawalczymy. No, znam ten cios, to tutaj szybko prowadzi, kurde. Znowu to samo. No, co to jest? Dobra, ładnie tutaj cofamy. I jak ja mam sobie tutaj radzić? Ona bez przerwy te same ataki tutaj prowadzi. Albo i nie. Kurde. Ładnie mnie tutaj porobiła trochę. Kurde, jakoś od dołu tutaj atak nowy. Interesująca sprawa. Muszę się jeszcze tutaj wiele nauczyć chyba do niej. Kurde! Dobra, jest dobra, tutaj muszę przyznać. To jest jednak mocny przeciwnik, ale dobra, jest przebita. Tak jest, bijamy na maksa, tak jest. Kurde! Naprawdę. Nawzajem się tutaj jakoś walnęliśmy. Dobra, przebita. Ten ostatni cios jest niedobrony. Najlepiej się tutaj na nią cofać. Kurde, nie mogę nawet zripostować zupełnie tych ataków. No nie, chyba nie da rady tego wygrać za pierwszym razem, niestety. Muszę się jeszcze tutaj wiele nauczyć na nią. Chociaż może jeżeli by tutaj dało mi jakieś leczenie, to może coś z tego wyjdzie jeszcze. Widzę, jak się ruszasz. Yarikawa będzie ci grobem. Nie da rady tego wygrać już chyba. No niestety. Kurde, a mógłbym tutaj wstać? Byłeś niczym. Nie da rady tutaj wstać, bo jeszcze ulepszenie takie sobie zdobyłem, że dało się radę wstawać. Ale to najwyraźniej na bossów nie działa. O, dobra, ładnie. Wow, czy to jest szansa na wygraną, patrzcie na to. Ale ją pokroiłem teraz. Na niektórych ataków się nie da tutaj po prostu obronić, no nie wiem. Wow! Ale ją porobiłem teraz, patrzcie co się tutaj dzieje najlepszego. Tak jest, chyba jest szansa na wygraną. Może. Może powiem tutaj bardziej safe w sumie za... What the hell? Ona się zbugowała tutaj. Co się stało w tym momencie? No nie. To się za szybko akcja dzieje. Jeszcze tutaj zgubiłem 10 razy. Głupie. Ta akcja jest tak dynamiczna tutaj, że nie mam pojęcia, no. No nie. Staram się tutaj jakoś wolno podejść, nie chcę mi się tego znowu grać. Come on. Jeszcze takie dwa ataki i może tutaj wygram. Dobra, przebita i chyba wygrałem. Come on. Co ty robisz? Uczę się. Wiem, jak cię pokonać. Nie, ty zginiesz. L1 plus R1, ta jest gniewu, no dobra. Wow, okej. Byłaś dobrą wojowniczką, ale gniew zasłonił ci prawdziwego wroga. Taniec gniewu należy teraz do mnie. Wykorzystam go jak należy. No dobra, to był boss, który zasługiwał tutaj na naprawdę duże skupienie. Ciężko strasznie było tutaj odpowiednio skontrować tą ripostę tutaj zrobić. Więc to akurat było dosyć ciężkie. I teraz mamy taki potrójny cios, co rozumiem. Wow, okej. Okay. L1 plus R1. Właśnie w dolnym lewym rogu mogę takie coś wykonać i zawsze mogę to wykonać? Kurde, jakie ataki. Dobra, to się w takim razie opłacało. Ale muszę przyznać, że bardzo mocna wojowniczka.
Po tym bossie na początku gry, co chyba za wcześnie na niego poszedłem, to była najcięższa możliwe. Grałem z tym generałem, pamiętam, w poprzednim odcinku. On mi zupełnie tam chyba życie nie zabrał. Ten z głównej misji. Te bossy poboczne są jednak o wiele cięższe. Więc to jest akurat ciekawa misja, ale najcięższy boss do tej pory to ten demon Tengu, pamiętam. A może dlatego, że no nie byłem jakiś wtedy wyszkolony. A teraz na obecną chwilę myślę, że to był jednak najcięższy boss. Dobra, więc prócz tej rzeczy, którą tutaj wykonałem, a pójdę sobie jeszcze tutaj na jakieś nieodkryte lokalizacje poza tym miastem. Tak jeszcze na dokończenie, więc zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. I wam to wszystko tutaj pokażę. No, widać, że tutaj wszyscy w tym mieście jakoś sobie już radzą. Ta główna napaść Mongołów została tutaj odbita. No i teraz miasto jest w miarę tutaj spoczynku, całe szczęście. No i patrzcie, jakiś tutaj właśnie ptak nas prowadzi w tą stronę. Co ja mogę tutaj w ogóle znaleźć? Tereny poza w ogóle, za tym miastem całym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakiś tutaj pojedynczy ogród. Co to może być? O, to są źródła, gorące źródła, tak jest, dobra. Z przyjemnością bym się tutaj zatopił, jeżeli jest taka możliwość. A, to muszę tutaj wejść, dobra, odpocznij, tak jest. To zwiększa maksymalny poziom zdrowia. I jeszcze można coś tam trzeba rozmyślać jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam. Rozmyślaj o Junie. W sumie powiedzmy, że o Junie. Uratowany z bitwy przez złodziejkę. Co mój wuj pomyślałby o Junie? Ostatnio jak byłem w tym miejscu, właśnie w takich źródłach, to było jakieś tam dłuższe wspomnienie. Więc, ale tym razem teraz już tak nie było. No dobra, więc jedna rzecz odnaleziona. Ale mamy tutaj kolejną lokalizację. Jak ja mam się tutaj dostać? No dobra, w takim razie zobaczmy, co to jest ta druga lokalizacja. A, to jest ten trening. No dobra, więc to również jest dosyć proste. Kurde, gdybym tutaj jeszcze potrafił odpowiedni przycisk kliknąć. Dobra, jest i 7, nice. Oj, ale trenuję. Oj, tutaj niedługo będę miał hard ducha ulepszony. No dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym tutaj wykonać. Wydaje mi się, że to na tej wyspie. To sobie tutaj jeszcze zwiedzimy. Może coś z tego wyjdzie. Dobra, patrzcie na te skróty, wiem, co robię. Zostaję chyba. Wyskoczę poza mapę, tak bym czuł prędzej, nie wiem. Tą grę da się zbugować, ale chyba nie aż w takim stopniu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A, tutaj mamy, patrzcie na to, kapliczka urodzajnego wzgórza. No dobra. To są jednak klimatyczne takie przygody. Jeżeli ktoś nie lubi walczyć, to można sobie tak dla odprężenia poprzechodzić, powspinać się. Ta gra jest naprawdę bardzo różnorodna. W zależności od swojego humoru można tutaj wiele rzeczy wykonać. Jednak ta gra ma swój klimat. No dobra, więc bez większego przedłużania zobaczmy, co w tej kapliczce tutaj będzie. Tak jest. Misja wykonana. A tam widzicie, już północ można zajrzeć w tamte tereny. Czy tam jakieś zimowe klimaty będą? Wcześniej w sumie nie miałem tam dostępu, żeby zobaczyć, jak tam wygląda dalej. Dobra. Talizman Shina Tsushiko. Z pewnością się przyda. Dobra, więc tutaj wszystkie te misje poboczne zostały raczej wykonane. Mógłbym się tutaj jakoś teleportować co najwyżej i nie wiem. Dobra, próbuję znaleźć tutaj jakąś misję odpowiednią. Nie wiem, może pójdę tutaj w sumie. Właśnie mamy jakąś świątynię Kushi, więc wydaje mi się, że to by były całkiem ciekawe tereny. A więc w sumie to było chyba na tyle na dzisiejszy odcinek. Zrobiłem tutaj
całkiem spore postępy, więc mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.